Z pozoru dobrotliwy i owialny grubas był w istocie agresywnym i nieobliczalnym przywódcą wielkiego mocarstwa. Jego polityka zaprowadziła świat na krawędź wojny nuklearnej. Nikita Siergiejewicz Chruszczow bardzo szybko zrozumiał, że rakiety są bronią przyszłości i że za ich pomocą będzie mógł dyktować warunki światu. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Na początku lutego 1956 roku na poligonie Tjura-Tam w Kazachstanie panował nadzwyczajny ruch. Kolumny ciężarówek dowoziły sprzęt starannie ukryty pod plandekami, a setki żołnierzy uprzątało drogi dojazdowe do centralnego miejsca poligonu. Wielkiego hangaru pomalowanego w ciemnozielone łaty. Nad ranem 5 lutego 1956 roku przy wrotach hangaru zatrzymała się kolumna czarnych samochodów. Z grupki mężczyzn stojących przy drzwiach wysunął się Siergiej Korolow, główny konstruktor rakiety balistycznej oznaczonej R-7. Ruszył w stronę wysiadającego z samochodu Nikity Chruszczowa, sekretarza generalnego KPZR. Wybaczcie, towarzyszu sekretarzu, że nie witałem was na lotnisku, ale prace montażowe wymagają mojej obecności tutaj. Nie możemy pozwolić sobie na opóźnienie. O, to wielka ta wasza rakieta. 20 maja, dwa lata temu, Rada Ministrów podjęła decyzję o budowie, a proszę, wy już macie gotową. Wielka ta rakieta. Ciężar startowy wynosi 270 ton, ciężar głowicy wodorowej 6 ton. Kiedy przewidujecie próbę? W połowie sierpnia tego roku. Jakie są szanse na sukces? Nie mogę powiedzieć, że 100%, towarzyszu sekretarzu, ale zapewniam was, że uda się. Liczę na to. Liczę na was, towarzyszu Korolow. Pokażcie teraz to cudo. Chruszczow wraz z kilkoma towarzyszącymi mu członkami Prezydium Komitetu Centralnego rozpoczęli spacer wzdłuż rakiety leżącej na gigantycznej lawecie. Był to jednocześnie pojazd, który miał ją dostarczyć na stanowisko startowe i ustawić pionowo. Ogrom tej rakiety, a zwłaszcza silników i dysz wystających z boków wielkiego walca zrobił wrażenie na Chruszczowie. Większe niż informacja o sile niszczącej głowicy wodorowej. Wynosiła 3 megatony, czyli odpowiednik wybuchu 3 milionów ton trotylu. Ta jedna głowica, eksplodując nad Nowym Jorkiem, zmiotłaby miasto z jego 10 milionami mieszkańców i pozostawiła wypalone drapacze na Manhattanie. Fala uderzeniowa działa bowiem bardzo wybiórczo, niszcząc najsłabsze elementy konstrukcji, a pozostawiając nietknięte betonowe stropy i ściany. Chruszczow wrócił do Moskwy pod wrażeniem wizytacji rakietowego poligonu. Wkrótce odbył się udany test rakiety średniego zasięgu R-5M, która uzbrojona w głowicę nuklearną przeleciała 1200 km. Nikita Chruszczow postanowił zaprezentować światu siłę, którą miał wkrótce otrzymać od naukowców. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. 18 kwietnia 1956 roku Nikita Chruszczow wraz z premierem Nikołajem Bułganinem przybyli na pokładzie niszczyciela do Wielkiej Brytanii. Wizyta miała być dowodem otwarcia Związku Radzieckiego po wielu latach stalinowskiej izolacji i gestem pojednania wobec Zachodu. W istocie Chruszczow nie omieszkał zagrozić Brytyjczykom, informując, że Związek Radziecki ma wystarczająco dużo rakiet, aby zetrzeć z powierzchni Ziemi każde europejskie państwo. To był blef, ale Zachód nauczył się już, że nie wolno lekceważyć radzieckiej potęgi. Tym bardziej, że wkrótce Chruszczow powtórzył groźbę i to w oficjalny sposób, w listopadzie 1956 roku. W czasie kryzysu sueskiego, gdy wojska brytyjskie i francuskie uderzyły na Egipt po ogłoszeniu przez prezydenta Gamala Abdel Nassera nacjonalizacji kanału sueskiego, premier Nikołaj Bułganin wysłał list do premiera rządu brytyjskiego. W jakiej sytuacji znalazłaby się Wielka Brytania, gdyby zaatakowały ją silniejsze państwa wyposażone w nowoczesną broń wszelkiego rodzaju? Istnieją państwa, które nie musiałyby wysyłać swojej floty i lotnictwa do brzegu Wielkiej Brytanii, lecz mogłyby użyć innych środków, na przykład broni rakietowej. To była oczywista groźba. Nawiasem mówiąc, skuteczna, gdyż dwa kolonialne mocarstwa, widząc Chruszczowa wymachującego im przed nosem rakietami, a z drugiej strony grożącego im palcem prezydenta Eisenhowera, wstrzymały działania wojenne i wycofały swoje wojska z Egiptu. Chruszczow groził innym państwom.
Gdy parlament włoski zaakceptował budowę amerykańskich baz na terytorium swojego państwa, Kreml nadesłał notę stwierdzającą. W przypadku konfliktu bazy te staną się celem, który w drodze odwetu musi zostać zniszczony za pomocą wszystkich typów najnowszej broni. Jest zbyteczne mówienie, że nie tylko ludzie mieszkający w pobliżu baz rakietowych, ale i populacja całego kraju znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Siergiej Korolow dotrzymał słowa. 12 sierpnia 1957 roku rakieta R-7 wystartowała z poligonu Tura tam i po przeleceniu kilku tysięcy kilometrów spadła do Pacyfiku. Ten sukces został powtórzony kilka miesięcy później, 4 października 1957 roku. Z tego samego stanowiska startowego na poligonie Tura tam rakieta R-7 wyniosła w kosmos Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. Zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych stawało się już bardzo realne. Państwo to obejmowała histeria strachu. W dużych miastach przeprowadzano udane próby przeciwlotnicze. W szkołach uczono dzieci, że w przypadku wybuchu nuklearnego należy położyć się na podłodze, przykryć gazetą i osłonić rękami głowę. Świetne interesy robiły filmy oferujące jednorodzinne schrony przeciwatomowe, które Amerykanie chętnie kupowali i wkopywali w ogródkach swoich domów. Najbardziej popularny był model Eleonora. Być może nazwa nawiązywała do nazwy samolotu Eleonora Gay, który zrzucił bombę na Hiroshima. Schron mógł pomieścić do 6 osób, a więc przeciętna rodzina mogła zaprosić sąsiadów i wyposażony był w peryskop pozwalający obserwować skutki wybuchu nuklearnego bez narażania się na promieniowanie. Rząd amerykański również zdawał się być przerażony rozwojem radzieckiej techniki rakietowej. Tym bardziej, że analizy, które w 1955 roku wskazywały, że Związek Radziecki nie będzie miał rakiet balistycznych do 1960 roku, uległy całkowitej zmianie. Raport przesłany prezydentowi w listopadzie 1957 roku dowodził, że w 1960 roku Związek Radziecki będzie dysponował 500 rakietami międzykontynentalnymi, a w połowie 1961 roku będzie miał już 1000 rakiet. Czy prezydent Eisenhower zdawał sobie sprawę, że radzieckie zagrożenie było całkowicie nierealne, a Chruszczow blefował, mówiąc, że radzieckie fabryki produkują rakiety jak parówki i każdy zakład rakietowy może wypuścić rocznie 250 rakiet? Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Tuż po udanej próbie rakiety R-7 Chruszczow podjął decyzję o rozmieszczeniu tych rakiet na stanowiskach startowych. Chciał ich mieć setki, ale wnet zderzenie z rzeczywistością postawiło jego plan pod znakiem zapytania. Budowa jednego stanowiska startowego miała kosztować około 500 000 000 rubli. Gdy program unowocześnienia rolnictwa, którego wyniku Związek Radziecki miał stać się samowystarczalny, obliczano na 100 miliardów rubli. Zdesperowany Chruszczow zwołał naradę na Kremlu, w której wziął udział konstruktor rakiet Siergiej Korolow, minister obrony marszałek Rodion Malinowski i wicepremier admirał Dmitrij Ustinow. Nie mamy pieniędzy i nie będziemy mieli. Musimy znaleźć inne rozwiązania. Czy to możliwe jest? Zmniejszenie kosztów budowy wyrzutni. Towarzyszu Korolow. Nie, towarzyszu sekretarzu. Wysoki koszt wynika z bardzo drogiego sprzętu. Choćby przy każdej wyrzutni musi istnieć wytwórnia ciekłego tlenu, podstawowego składnika paliwa rakietowego. Urządzenia do napełniania zbiorników rakiety nie mogą być prostsze i tańsze ze względu bezpieczeństwa. To bowiem bardzo niebezpieczna procedura. Wicepremier Ustinow też nie znalazł sposobu potanienia budowy systemu rakietowego. Wprost przeciwnie. Zaczął mówić o dodatkowych wydatkach. Musimy wybudować 6 fabryk produkujących rakiety, jeżeli chcemy zrealizować plan rozbudowy naszych sił strategicznych. No, wykluczone. Możemy zagospodarować możliwości produkcyjne zakładów lotniczych, choćby w Kujbyszewie, gdzie produkowane są bombowce Tupolewa. A to jeszcze naukowcy muszą pomyśleć i wynaleźć sposób zmniejszenia kosztów. Towarzyszu sekretarzu, zaręczam wam, że ze strony technicznej jest to niemożliwe. W czasie tej narady znaleziono kompromis. Zamiast setek rakiet na stanowiskach startowych miało stanąć kilkanaście. Powstawał inny problem, którego Chruszczow sobie nie uświadamiał, a z którego bez wątpienia musiał zdawać sobie sprawę Korolow. Mróz.
Zasięg rakiety R-7 wynosił 5,5 tysiąca kilometrów, a więc aby trafić w cele na terenie Stanów Zjednoczonych, musiały być ustawione na wyrzutniach na północy Syberii, głównie w rejonie Norylska i Workuty. A tam przez większość roku panowały potężne mrozy. W temperaturze 30-40 stopni poniżej zera przygotowanie rakiet do startu było praktycznie niemożliwe. Zamarzały smary pomp, metal pękał jak szkło, awarie były na porządku dziennym. Jedna z nich doprowadziła w 1960 roku do wybuchu rakiety, w czasie którego zginęło kilkaset osób, w tym dowódca wojsk rakietowych Mitrofan Niedzielin. Przy sprzyjającej pogodzie przygotowanie rakiety do startu zajmowało co najmniej 24 godziny. Dla prezydenta Eisenhowera podstawowym źródłem informacji o rozwoju radzieckich sił strategicznych pozostawały raporty sporządzane na podstawie zdjęć samolotów szpiegowskich. Do bardzo niebezpiecznych misji nad terytorium Związku Radzieckiego i innych państw socjalistycznych używano maszyn zdolnych do długotrwałego lotu, ale które miały niewielkie szanse obrony w przypadku wykrycia przez nieprzyjaciela. Dakota C-47, transportowy C-130 czy rozpoznawcza wersja słynnego bombowca strategicznego B-29 łatwo padały łupem szybszych, zwrotniejszych, naprowadzonych przez stacje radiolokacyjne samolotów obrony powietrznej. 7 listopada 1957 roku uszkodzony został nad NRD samolot RB-29. Pilot zdołał doprowadzić samolot do terytorium RFN. Z 11 członków załogi zginął tylko jeden, trafiony pociskiem z działka radzieckiego myśliwca. 17 kwietnia 1955 roku nad Syberią zaginął RB-47. Los 3-osobowej załogi pozostał niewyjaśniony. 10 września 1956 roku zaginął nad Koreą Północną samolot RB-50. Nie wiadomo, co stało się z 16 członkami załogi. CIA, Lotnictwo Marynarki Wojennej i Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych przyznały się do straty w ciągu 10 lat 31 samolotów, na pokładach których było 252 lotników. Z nich uratowało się 90, 24 zginęło, a los 138 pozostał nieznany. Jednakże są to bardzo niepełne dane. Chruszczow znał tę statystykę i był przekonany, że w miarę rozwoju radzieckiej obrony przeciwlotniczej szpiegowskie loty staną się niemożliwe. Nie odmówił sobie przyjemności poinformowania amerykańskiego przedstawiciela. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Dwudziestego czwartego czerwca 1956 roku Nikita Chruszczow zaprosił amerykańskich przedstawicieli do udziału w wielkiej lotniczej paradzie z okazji Dnia Awiacji. Generał Nathan Twining, szef sztabu amerykańskich sił powietrznych, poprosił prezydenta o wypożyczenie jego samolotu Boeing 707. Eisenhower zgodził się i nie chodziło bynajmniej o wygodę amerykańskiej delegacji. Prezydencki Boeing miał wystarczająco dużo aparatów, aby zrobić wiele interesujących zdjęć podczas przelotu nad Związkiem Radzieckim. Generał Twining w towarzystwie szefa radzieckiego lotnictwa, generała Michajłowa, stanął na trybunie obok Chruszczowa. Ten w pewnym momencie odwrócił się do amerykańskiego gościa. O, Mr. Twining. Pokazaliśmy wam nasze najnowsze samoloty. A chcielibyście może zobaczyć nasze najnowsze rakiety? Chruszczow nie zaniedbywał żadnej okazji, aby chełpić się rakietową potęgą, a słysząc, że amerykańscy goście bardzo chętnie obejrzeliby rakiety, nagle zmienił zdanie. Nie pokażemy wam naszych rakiet. Najpierw wy pokażcie nam wasze samoloty i wasze rakiety, a wtedy może my pokażemy wam nasze. A także okazję, Mr. Twining. Muszę panu powiedzieć, całkiem szczerze, jeśli jakiś wasz samolot wyleci w naszą przestrzeń powietrzną, to zostanie zestrzelony. A, wszystkie wasze samoloty szpiegowskie są latającymi trumnami. Generał Twining wrócił do Stanów Zjednoczonych 1 lipca. Trzy dni później, 4 lipca 1956 roku, nowy amerykański samolot szpiegowski dokonał pierwszego lotu nad terytorium Związku Radzieckiego. Wyglądało, jakby była to zemsta generała Twininga, który postanowił pokazać Chruszczowowi, że amerykańskie samoloty szpiegowskie nie są latającymi trumnami. Samolot U-2, pilotowany przez Harveya Stockmana,
wystartował z bazy Wiesbaden w Niemczech, przeleciał nad północną Polską i dotarł w rejon Mińska, gdzie zakręcił na północ i doleciał do Leningradu. Stamtąd, już nad wybrzeżem Bałtyku, wrócił do bazy. Niewielki, lekki samolot, pozbawiony uzbrojenia, nie musiał obawiać się radzieckich myśliwców. Był dla nich całkowicie nieuchwytny. Sensacje XX wieku w Radiu Z.